Sponsorem programu jest moja firma telepapuga.pl. Porady prawne przez telefon, bez chodzenia do kancelarii. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Halo? Halo? O, dzień dobry panie Wu. Dzień dobry panie Andrzeju. Niech pan posłucha, czy ten zegar tutaj panu cyka. No tak trochę, ale to może będzie koloryt, proszę pana, lokalny. Dobrze. Jeśli o mnie chodzi, może cykać, ale bo nie wiem przecież, co tam z drugiej strony u pana. Nie, może być, jest znośnie. Aha. No i tak już pan siedzi, jak pan siedzi? No zaraz, jeszcze trochę się poruszam tutaj na stolcu, proszę pana, w lewo i w prawo. No mogę siedzieć już tak, już ładny głos jest, czy jeszcze coś mam się... Jest dobrze, panie Wojciech. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan powie liczbę. 4. 842. A, no przecież nie wiedziałem, w co gramy, wie pan. Myślałem, że... Ja myślałem, że pan tym żyje, panie Wojciechu. Tak, 842. 840 podsumowaliśmy, no i czekamy do 850 odcinka. Ale teraz o czym innym. Wie pan, chciałem takie osobiste pytanie panu zadać, panie Wojciechu. Rzadko to czynię, ale zadam. Czy pan coś gotuje w kuchni, na przykład dla swojej rodziny? Proszę pana... Czy ma pan jakąś specjalność? O tak bym spytał. W Ameryce to nie ma takiej potrzeby, bo wie pan, jak pan mieszka w Ameryce, to tutaj jest taka oferta, że taniej wychodzi iść do restauracji, niż gotować w domu, a potem jeszcze zmywać gary. Wiele osób mieszkających na przykład na Manhattanie nie ma kuchni w mieszkaniach. Kiedyś chodziłem do kumpli, mają taki aneksik mały z mikrofalówką, żeby podgrzać pizzę, jeżeli zamówią do domu, albo chińskie w torebkach. Natomiast nie mają zmywarki, nie mają kuchni, nie mają talerzy, bo nie jada się w domu. W ogóle nic. Rano się wychodzi z domu, to człowiek sobie kawę zrobił w maszynie takiej małej i zawsze je śniadanie w jakiejś kafejce po drodze do metra. Potem w pracy je lunch, a po pracy spotyka się z różnymi znajomymi przed powrotem do domu i je na mieście. I to wychodzi ludziom taniej, nawet w rodzinach wielodzietnych żydowskich, które znam, z Nowego Jorku, wychodzi taniej tak się stołować na mieście, niż to wszystko w domu robić. Urodziny, imieniny albo jakaś inna uroczystość rodzinna, to też do knajpy idą, a nie tak jak u nas wystawne przyjęcie w domu? Robią wystawne przyjęcie, ale znowu w sklepach spożywczych trochę lepszych, nie w Walmarcie, bo to jest odpowiednik tych naszych, wie pan, Żabek, Biedronek i innych, czyli taki prosty sklep, żeby było tanio i szybko przejechać. Natomiast w tych odrobinę lepszych delikatesach zawsze można zamówić gotowe dania na kluczowe święta, czyli dostanie pan indyka gotowego ze wszystkimi dodatkami, jakie pan sobie wysmaży w głowie, na święto dziękczynienia, na Boże Narodzenie, wtedy też indyka się wcina. Na inne kluczowe święta dostaje pan inny zestaw jedzeń oraz codziennie może pan zamówić okazjonalne kilkanaście dań do wyboru. I to jest bardzo dobrze zrobione, ładnie podane na specjalnych takich brytfannach, które potem pan zgniecie i wyrzuci, ale kiedy stoją na stole, wyglądają ozdobnie i nikt se nie zawraca głowy gotowaniem. Nie wiecie, czyli co, jak tam pan pozna takiego, nazwę to troszeczkę w sobie, producenta takich potraw czy żywności i na przykład pan wie, że u niego jest najlepszy indyk, to już pan się przyzwyczai do smaku i nie ma pan kłopotu. Tak, bardzo często tak jest, proszę pana, zaznajomiona knajpa na prowincji, bo czasem tych sklepów nie ma delikatesów na takich wioskach, na których ja mieszkam. To zaznajomiona knajpa 20 mil stąd, przywiezie panu do domu, ładnie rozstawi i cały czas wychodzi panu taniej niż gotować w domu i się brudzić po łokcie z indykiem. Więc niestety gotowanie trochę zanika, poza rodzinami ruralnymi typowo, jak ktoś na Alasce mieszka. No tak. Znam taki zespół country, 3 młodych chłopaków, 2 braci, 1 kuzyn i oni na każdym koncercie mówią, jak przyjadą do Teksasu gdzieś czy do Arizony, zaczynają koncert od tego, proszę państwa, my jesteśmy z Alaski, do najbliższego sklepu mamy 4 godziny w jedną stronę. No to wie pan, oni gotują w domu, a do sklepu jadą raz w miesiącu ciężarówką z mamusią i kupują tam po 200 kilo wszystkiego. No u nas trochę się to zmienia też rzeczywiście w tym kierunku, to idzie, że zamawia się u nas o catering, proszę pana, jak niektórzy mówią,
czyli cateringowe firmy są, to zamawia się na jakieś tam urodziny. Nie, to co pan powiedział catering, to z ruskiej knajpy. Tak, to catering właśnie u nas tak niektórzy mówią. A więc te firmy cateringowe, proszę pana, już, no, to taka nisza była, to już sporo ich jest. Niektórzy, jak mają pieniądze, oczywiście idą tym tropem, ale takie tradycyjne przyjęcia polskie z pół litrem, proszę pana, z tatarem i tak dalej, jeszcze zostały. Ale dlaczego pana o to spytałem, panie Wojciechu? Dzisiaj 23 kwietnia, za tydzień, długi weekend, to będzie 30, jak się spotkamy, a więc Polska będzie, przepraszam, cuchnąć węglem drzewnym i tym, co na grillu się smaży, tak? Chyba można powiedzieć, smaży. Na grillu to się chyba piecze. Czy piecze, no. Na ogniu się piekło zawsze, tak? No tak. I chciałem, żeby pan się przygotował za tydzień, żeby pan powiedział o specjalności swojej grillowej, no ale chyba nie wyciągnę nic od pana. No, proszę pana, ja z Amazonii, to wie pan, dziczyzna z włosami, byle szybko opiec na ogniu. Łatwiej się zdziera skórę z tapira już po upieczeniu go, niż zdzierać nożem przed. W związku z tym się kroi na porcje, na kij wbija, proszę pana, i nad ogniskiem się z tymi włosami opieka. To ja jestem taki kucharz. Dobrze, panie Wojciech, ale to... moja rodzina, wie pan, spotyka się tradycyjnie na majówkę i będę w tym roku w jednej z leśniczówek, bo u nas jest kilku leśniczych w rodzinie i rzeczywiście zjeżdża się cała rodzina, cztery w porywach, pięć pokoleń. Zależy, kto się kiedy urodzi, a kto umrze. Czasami to ogarnia pięć pokoleń. Tylko niech pan, wtedy... niech pan nie mówi nazwiska tego leśniczego, bo teraz mogą zwolnić z pracy, jak pan zdradzi, że to na przykład pana rodzina się nie spodoba komuś. Tak nawiasem wie, mówiąc. No i co? Pan co? No. Nie rozważałem tego, ale... nazwisko ma moje, więc to trudno, ja, jest raczej, no to trudno jest... mu się w nadleśnictwie wytłumaczyć, że nie jesteśmy spokrewnieni. No dobrze, czyli co, zjeżdżacie się i co? Tak, proszę pana, i pali się ognisko nieprzerwanie przez trzy dni, bo leśniczy to potrafi zrobić, wbija się gruby pal w ziemię, ognisko w takim stylu jak polskie armie na przykład pod Wiedniem, armia króla Jana III Sobieskiego, stosowały właśnie, żeby się całą noc paliło. To się po prostu pal, gruby pień wbijało w ziemię, on był w kilku miejscach nacięty i w te nacięcia jeszcze się wkładało trochę gałązek innych i to się pali, proszę pana, bardzo długo. Można takie pale kupić w Polsce sporadycznie, widziałem na stacjach benzynowych, one są od góry nacięte na krzyż piłą łańcuchową. No ale co na tym ognisku? No na ognisku się siedzi dookoła. A rozumiem, myślałem, że pan powie teraz... się twarzy, proszę pana. Upolowanego dzika. Się wino grzane waży, bo przy ognisku to grzańca czasami w nocy bywa zimno na początku maja. I proszę pana, jak siąpi, to już szczególnie wtedy grzaniec. Ja miody polskie wszystkim państwu od kilku lat oferuję jako wtórne odkrycie, bo to nasi... praprzodkowie wymyślili, jak się kisi miody, żeby się czegoś napić, a nie tylko nażreć słodkiego. To wymyślili sposób kiszenia miodów, potem się to odcedza i potem se stoi i się nie psuje całymi latami. I tradycyjny napój polski zamiast wódki, która przyszła do nas z Rosji. Tu jeszcze o jednej sprawie chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. W cuda pan wierzy? Bo tylko proszę pana, ja jestem rzymski katolik, więc wierzę w cuda. Tak? Natomiast ktoś, kto nie chce uwierzyć, to nawet jak zobaczy Jezusa chodzącego po wodzie, to będzie mówił, że tam pod spodem pewnie deska jest albo jakieś pale i on po palach idzie. Nie? Za czasów Jezusa chodził po jeziorze parę razy, i a niedowiarki nadal uważały, że to jakaś sztuczka magiczna. No tak, panie Wojciech, ale do czego dążę? Kościół w Legnicy, dwa niezależne, tak napisają zespoły z dwóch zakładów medycyny sądowej, zbadały próbki hostii z kościoła w Legnicy. Trzy lata temu pojawiła się na niej czerwona plamka. Kościół uznał to za cud eucharystyczny, a specjaliści z Wrocławia w pobranym fragmencie nie znaleźli ludzkiego DNA, zasugerowali jednak, że może to być fragment mięśnia sercowego. No i tam jeszcze szczecińskie były badania i tak dalej, proszę pana. No proszę pana, no były badania kilkukrotne i wyszło na to, że jest tkanka łączna mięśnia sercowego mężczyzny w wieku średnim. Tak, panie Wojciechu, ale inny specjalista, profesor, którego jakoś tak zapomniano, ja go słuchałem uważnie, on powiedział, proszę państwa, to jest prosta sprawa. To jest coś takiego, co się nazywa kropidlak czerwony. To jest coś pośredniego między grzybem a bakterią, który powoduje takie przebarwienia w, tam w jakichś warunkach i tak dalej. I odczyn daje taki jak tkanka, no, prawie ludzka.
że tak to nazwę. No w porządku. A potem zrobiono badania, które wykluczyły istnienie kolonii bakterii czy grzybów. Ale to, nie, wie pan, ci naukowcy, którzy robili te badania, na które powołuje się Kościół, to nie bardzo chcą się ujawniać. I co? No i nic, nie wiem dlaczego nie chcą no się dobra, ujawniać. Ale to nie... Być może dlatego, że świat naukowy, światek naukowy, te wszystkie profesory, habilitaty i inne, które dają sobie nawzajem miejsce na sympozjach, miejsce w publikacjach naukowych, awanse i tak dalej. Oni są kompletnie nieodporni, i to trzeba zrozumieć, na rzeczy, których nauka nie jest w stanie wyjaśnić. Możemy te rzeczy nazywać cudem, jeżeli ktoś jest religijny, a możemy to nazwać językiem naukowym. Nauka nie wie, jak to możliwe. No, i mamy w medycynie, bardzo często na akademiach medycznych wysokiej klasy, remisję raka jakiegoś, czyli na USG wyszło, że ma facet guza w brzuchu. Rozpruwają mu brzuch, nie ma guza. Zniknął w ciągu jednego dnia. Pan doktor mówi, proszę pana, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jestem pewien, że ten guz tam był. No nie wiem, co panu powiedzieć. I wie pan, i nie lubią potem opisywać takich przypadków, bo wyjdą na głupków w świecie naukowym. Panie Wojciechu, dobrze. To nie rozstrzygniemy tutaj. Pan wierzy, ja nie wierzę w to. Ale niech pan mi powie, według pana, przepraszam, że pytam, bo może to osobista taka sprawa, pana wiary i tak dalej. To najwyżej panu nie odpowiem. Czego to miałby być znak? Ta tkanka czy no? Że pana, no, to musielibyśmy wrócić do podstawów z religii. No. Już panu z grubsza mówię. Otóż my, katolicy, wierzymy, że następuje przeistoczenie na ołtarzu, kiedy ksiądz wypowiada odpowiednie sekwencje słów, modli się nad hostią, która jeszcze jest wtedy tylko chlebkiem. Następuje, wierzymy w to, następuje przemiana w prawdziwe ciało Chrystusa. Na czas jakiś, potem jak pan przyjmie komunię, czyli zje ten przemieniony opłatek, to w pańskim brzuchu następuje przemiana z powrotem, czyli rozpływa się w substancję, z której powstało. No i teraz, jeżeli kawałek hostii zostaje na tej, nazwijmy to, szmatce, na tej chusteczce, którą ksiądz czyści kielich. Siostra zakonna wypatrzyła, że tam drobinka taka została i że ona jest czerwona. No tam mówią na korporaliku, czy jakoś tak, ta chusteczka, którą ksiądz porządek robi przy ołtarzu. I proszę pana, siostra zakonna widzi kawałeczek krwi, jest osobą wierzącą, to wierzy, że to jest krew Chrystusa. Aha. Odkłada to, żeby to się rozłożyło w samoistny sposób, tak jakby się rozłożyło w pańskim żołądku. Nie rozkłada się przez czas dłuższy, podlega to badaniom lekarskim, sprawdzają co i zacz, po cichutku na razie, żeby sensacji nie robić. Bo może wie pan, ksiądz kichnął i to jest, no, i to... Nie jest to, co myślimy, nie? Tylko ksiądz kichnął tak. I coś tam wypadło na tę chusteczkę. Czyli pan. No, jest... Badają i wychodzi mięsień sercowy mężczyzny. No to jest potwierdzenie, jedno z bardzo wielu, że następuje przeistoczenie chleba w ciało. Rozgadaliśmy się, panie Wojciechu. Miliard katolików na kuli ziemskiej ponad wierzy w to mniej lub bardziej mocno, ale wierzy, że następuje przeistoczenie. Zmiana cudowna w czasie każdej mszy świętej. Chleba w ciało. Zaczęliśmy, panie Wojciechu, od gotowania, skończyliśmy na religii i czas się skończył, a więc spotkamy się za tydzień. Dzisiaj dziękujemy bardzo. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.